Znów pomaluję życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. No makeup, bo dziś to ja maluję swój świat. No makeup, znów pomaluję życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. Cześć, dzień dobry. Uśmiecham się szeroko, bo na to spotkanie czekałam lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. To znaczy najpierw je sobie wyobraziłam, a potem okazało się, że wszystkie drogi prowadzą do Ewy Foley, więc się udało, no bo Ewa albo jest w Stanach, albo jest w Meksyku, w Australii, w guacamole, chciałam powiedzieć, w guacamole, gdzieś na końcu świata, albo jest na zjeździe czarownic, albo jest w kręgu jakimś, albo jest w Nowym Kawkowo, ale bardzo wiele ważnych dla mnie osób, takich prywatnie też, moich koleżanek wiedźmin, które się intensywnie rozwijają, które się interesują psychologią i coś w życiu robią z tym, są w tym procesie, są na tej drodze. Zawsze mi mówiło, o Jezu, ty jest tak blisko, masz do Ewy Foley, ty masz tak blisko, ty masz tą energię, tak blisko ci, ty naprawdę jesteś podobna. Co oczywiście jest ogromnym komplementem. A ja Ewę Foley znam od wielu lat, jako jeszcze osoba ucząca się. I to taka filozofia, psychologia, duchowość życia, która jest mi strasznie bliska. Im starsza jestem, tym jest mi bardziej bliska. Jej książki wspaniałe. Zresztą od rana tutaj piszecie, nie mam co przedstawiać, no bo naprawdę to jest takie nazwisko top 3, jak ja to mówię, moim zdaniem, w rozwoju osobistym, w psychologii. Kobiet, które miały największy wpływ na nas, już teraz innych osób, które poszły w świat, żeby się dzielić, ale pewnie też na was, dziewczyny, bo piszecie tutaj od rana. Proszę, Hope napisała bardzo ładnie. Pani Ewa jest piękną kobietą i pięknie się wyraża. Pamiętam, jak mówiła o leżeniu w wykopanym przez siebie grobie. Zdanie, że ludzie boją się śmierci, boją się życia, przywołałam wczoraj. Ludzie, którzy boją się śmierci, boją się życia. Bardzo mi to jest bliskie, bardzo. To tylko się nauczyłam od Thich Nhat Hanha, a okazuje się, że Ewa Foley powiedziała to wcześniej. Jeszcze takie piękne, Ewa mi wysłała dzisiaj rano, przeczytam wam, bo uważam, że to jest, a nie mam to tutaj na czacie, przeczytam wam moja codzienna modlitwa. O, moja codzienna modlitwa, Ewa Foley mi wysłała dzisiaj. Modlitwa znaleziona w katedrze Chester, Anglia, XVI wiek. Daj mi umysł wolny, który nie skamle, nie jęczy i nie narzeka. Pozwól, abym nie martwiła się zbyt wieloma sprawami błahymi i małymi. Obdarz mnie, Panie, poczuciem humoru, łaską rozumienia, żartu. Spraw, abym dzięki temu zaznała w życiu szczęścia i przekazała je następnym pokoleniom. I fragment książki Ewy. Jedną z najważniejszych życiowych umiejętności jest zdolność do śmiania się z samego siebie. Wierzę, że stajemy się osobą dorosłą i dojrzałą w momencie, kiedy pierwszy raz się do siebie zaśmiejemy. Nie czytam tego, jakie to ładne. Żyj z poczuciem humoru, a śmiech stanie się nieodłączną częścią twojego codziennego życia. Ciesz się spontanicznie z życiowych radości i przyjemności. Fragment książki. Powiedz życiu tak. Fajne, co? Zaczynamy z wysokiego C. Tak, piszecie, że nie mogliście. Niektórzy sobie budziki ponastawiali, żeby właśnie się przywitać z Ewą i żeby być na żywo. O, Agnieszka, która mieszka w Stanach, w Anglii, pisze, panią Ewę spotkałam w 2001 roku w Warszawie. Po przeczytaniu jej książki pojechałam na dwudniowe warsztaty, moje pierwsze i jedyne, potem wyjechałam z Polski. No właśnie. Piękna rozmowa przed nami. Wiele lat temu moja przyjaciółka poleciła mi książki pani Ewy i tak zaczęła się moja przygoda z samorozwojem. Cieszę się na to spotkanie.
No widzicie, no cieszycie się tak jak ja. I już czekajcie, już przewijam, bo tu piszecie. Chciałam też was zapytać, że Daniel był, wrzucę to, witam wszystkich, mimo twojej radości naszego gościa, że Daniel wczoraj był doskonały. Daniel, słyszysz to, bo Daniel do mnie zadzwonił i nie był przekonany, że był doskonały. I próbowałam rozgryźć, czy rzeczywiście nie był doskonały, czy włączył mu się taki samokrytyk, który mu wczoraj cały dzień towarzyszył zresztą. Mówi do mnie, jak ci coś mówię, to nie mów im wszystkim. A ja zawsze mówię, mi nie można powiedzieć. Albo trzeba 3 razy zaznaczyć, że nie mogę tego powiedzieć głośno wszystkim naokoło. Czy można opublikować modlitwę? Zapytamy zaraz Ewę, czy można opublikować modlitwę. Przepraszam wszystkich, którzy jeśli poszliście na premierę książki Marcina Matycha, czyli doktora Nerwica, mnie tam nie było, bo ja się nie wyrobiłam po prostu, bo szłam na dwa jeszcze wydarzenia wczoraj i nie mogłam po prostu się, nie zdążyłam. Przepraszam was bardzo, jeśli ktoś był, żeby się ze mną przywitać, to wynagrodzę wam to. I ostatnie 2 rzeczy jeszcze. O, dzięki pani Ewie, wyszłam z głębokiego dołka. Kiedyś każde wakacje od jakiegoś czasu spędzam w Nowym Kawkowie na warsztatach u Ewy Folej. No widzicie, dzisiaj jak posłuchacie Ewy, to jest dobra wiadomość, bo są jeszcze miejsca na jej warsztaty, pewnie niewiele, więc kto pierwszy, ten lepszy. Ale z ostatnich wiadomości to tylko dla tych, którzy się zapisali na 24 lutego w kolumnie Medycy do mnie na wykład i przyjeżdżacie pod Łódź, albo na przykład zamówiliście sobie nocleg, bo ten nocleg na hasło Kawka 15, na hasło Kawka chyba, jest 15% mniej macie, więc musicie to w recepcji powiedzieć, jeśli będziecie tam nocować. To chciałam powiedzieć od siebie, a teraz tego gościa przetrzymywać. Hope się zapytała, a musiał być doskonały. No właśnie, bardzo, bardzo lubię twoje komentarze. No dobra, słuchajcie, Daniel, czytaj komentarze, bo ci nie będę tutaj wrzucać. Bo dzisiaj jest czas dla mnie i dla Ewy. Więc jak mi wrzucisz tutaj naszego wspaniałego gościa, to będę szczęśliwa. O! Cześć! Dzień dobry! Cześć! To jest, powiem, wielki zaszczyt tutaj ciebie mieć, bo ja ciebie tak dużo nie widzę. Są takie osoby, które są u różnych osób, przychodzą, wychodzą, pokazują się. Ty jesteś takim, przepraszam, że tak nazwę, to towarem trochę luksusowym, nie? Że jakby rzadko ciebie można spotkać gdzieś na ekranie, dużo cię można spotkać w życiu, dużo częściej niż się ludziom wydaje, ale ty jesteś taka właśnie kontaktowa z ludźmi, dużo przebywasz, z kobietami chyba szczególnie, a właśnie masz mniejszą potrzebę autopromocji chyba, tak mi się wydaje. Zero promocji, zero. Staram się jak najmniej, poza tym ja nie jestem techniczna, komputerowa, wiecie, co rok 52 wodny smok, czyli najłagodniejszy ze smoków, a jak pewnie wiecie, właśnie zaczął się rok drewnianego smoka, więc lat 72, wiesz, ja myślę, że tak potrzeba promowania siebie i w ogóle mówienia o sobie tak wygasza się mniej więcej koło 60, koło 70, ja bardzo stałam się introwertyczna. O tobie, Gosiu, tak dużo słyszałam, więc z przyjemnością przyjęłam to zaproszenie. Siedzę w piżamie, żeby nie było. Rano to rano. Kawki nie piję, bo ja piję koper włoski. No, ale chciałam się przywitać w takiej śmiesznej formie. Uważaj, Gosiu. Ja będę tutaj grzebać w tym pudełku. Są takie afirmacje jednej pani RF. A ty powiesz stop. I ja wtedy wyciągnę. Nie, to są twoje afirmacje. Można je dostać gdzieś, bo to jest... No, w sklepie moim. Tak. To są afirmacje, które, jedyne, które ja wydałam wiele, wiele lat temu, jak pracowałam z takim pięknym dziełem, pewnie wszyscy znacie, Kursem Cudów. Miałam 30 kilka lat, czyli 4 dekady temu. I Kurs Cudów zrobił na mnie takie pozytywne wrażenie, że usiadłam i zrobiłam sobie afirmacje na karteczkach. No a później któregoś dnia na zajęciach ktoś mi powiedział, wiesz co, te afirmacje są zainspirowane, bo to są moje afirmacje, dla mnie napisane. Ktoś mi powiedział, wiesz co, to jest takie fajne, a co, a gdzie, a jak? No i wiesz co, jak powstanie jakiś projekt, to wszystko wyrzucisz w różową bańkę, w różową,
jakiś pomysł, no to pojawił się drukarz, okazało się, że to jest mój kolega, który ulicę dalej mieszkał. Dobra, robimy. Ja grzebię. Przydatne do pracy w ogóle też i z grupami i w ogóle wszędzie. Ja uwielbiam, ja sobie na pewno kupię, ale to grzeb i ja mam powiedzieć stop. A ty mam powiedzieć stop i zobaczymy, jaka myśl nam będzie dzisiaj patronować w tej rozmowie. Taka sztuka dywinacyjna. No, ja grzebię, dawaj. Stop. I otóż różowe pudełko mówi nam dzisiaj tak: każda kochająca i hojna myśl ma w sobie nasienie sukcesu. Jakie to piękne słowo, hojność, prawda? Powtórzę jeszcze raz: każda kochająca i hojna myśl ma w sobie nasienie sukcesu. Więc pielęgnujmy kochające i hojne myśli. Myśli i te szczególnie te na swój własny temat, bo rozumiem, że dzisiaj tak sobie wybrałyśmy, ty wybrałaś, właściwie zaproponowałaś temat, który w ogóle spadłam z krzesła, bo po prostu sobie myślałam, Boże, jak mi, od razu mi serce zadrgało, bądź aniołem swojego życia. I kiedy zaczęłam czytać twoje wywiady i sobie przypominać książki, których jest sporo, zaraz wam pokażemy tutaj różne Ewy książki są, to też właściwie ten tydzień w ogóle nasz tutaj był taki pod hasłem przez walentynki, które teraz są trochę, zmieniły kurs pod tytułem właśnie bądź dla siebie swoją miłością, kochaj siebie, jak kochać siebie, prawda? No dużo teraz trochę się tak tych haseł przewija. I ten twój anioł właściwie, taki jakby gdzieś tam kończący ten tydzień w miłości do siebie, jak być dobrym dla siebie i dlaczego jesteśmy lustrem dla innych, tego jak powinni nas traktować, jak powinni nas szanować, jak nas kochać. No bardzo się chyba wpisuje w tę myśl właśnie, że każda kochająca i hojna myśl ma w sobie nasienie sukcesu, ale też takiego osobistego, Ewa. Ja to z tym kochaniem siebie mam taką trochę inną teorię. Ja uważam, że jak będziemy kochać ludzi, kochać życie, to miłość do siebie sama przyjdzie jako default. Więc nie wszyscy się ze mną zgadzają, ale ja wiele, wiele lat temu, jak studiowałam jeszcze z Louise Hay, ona była moją taką pierwszą nauczycielką, ja byłam młodą kobietą, miałam 30 lat, i nikt mi nie mówił ani w szkole, ani w przedszkolu, ani w domu, że to narzędzie, które mamy między uszami, bo to cytat z Luizy, wpływa na nasze życie. Ona, jej posłanie było bardzo proste, że pozytywne myśli dają ci pozytywne, hojne, dobre rezultaty w życiu, a negatywne myśli mogą prowadzić do negatywnych doświadczeń. Oczywiście to było wtedy bardzo strywializowane, teraz dużo więcej wiemy, mamy neurobiologię, mamy Hubermana, rozumiemy świat znacznie inaczej. Ale dla takiej młodej kobiety, którą ja wtedy byłam, uświadomienie sobie, że moje myślenie i to, co ja myślę o sobie, a potem o świecie w ogóle ma znaczenie, było absolutną rewelacją. Więc moja wdzięczność dla tej kobiety, zawsze cesarzowi trzeba oddać to, co cesarskie. To była moja pierwsza nauczycielka. Ja siedziałam u jej stóp przez 2 lata jako młoda kobieta. Moja rodzina i małe dziecko jakoś to wszystko zniosły, kiedy ja postanowiłam się rozwijać. Więc zawsze podziwiam was, młode kobiety, że podejmujecie tą pałeczkę niesienia światła świadomości, że wam się chce, że te live'y robicie, że nawijacie do ludzi z uśmiechem, pozytywnie, bo dla mnie to jest, daje mi to takie poczucie, że cała ta praca, którą ja zrobiłam na świecie, takie ziarenka, mam takie córeczki, takich synków różnych, którzy niosą to światło świadomości, światło miłości, bo to jest w życiu jeszcze ważne. No wiemy od Beatlesów, all you need is love, więc w temacie walentynek. A jeżeli uwierzysz, że w ogóle jest jakiś anioł stróż, że jesteś otoczona opieką anielską, to naprawdę inaczej się żyje. Nawet najtrudniejsze doświadczenie, teraz bardzo dużo mówi się o traumie, nie będziemy się licytować absolutnie
kto z nas ma trudniejsze doświadczenia ze sobą. Ale zachowanie modlitwy tej, którą wam tutaj rano wysłałam, i tak, odpowiadam, oczywiście modlitwa jest do podania dalej, pozwala ci godniej, nie powiem, że lżej, że łatwiej, bo łatwiej nigdy nie jest. Pamiętacie zresztą słowa prezydenta Kennedy'ego w przemówieniu do narodu amerykańskiego? Nie módlcie się o łatwiejsze życie. Módlcie się o to, abyście byli silniejsi. Więc o to się módlmy, żebyśmy byli silniejsi, abyśmy byli bardziej ze sobą, bardziej ze światem, bardziej ze swoim sercem, z naturą. Ja właśnie zanim usiadłam tu do komputera, to na bosaka biegałam sobie tutaj po łące, po lesie. Dla mnie ten kontakt z przyrodą, z naturą jest absolutnie magią codziennego dnia. A zresztą, Gosia, na pewno się ze mną zgodzisz, że życie jest magiczne, że jak tylko coś sobie wymyślisz, to wszystko układa się tak, żeby było u twojej myśli. Pytanie jest... Ja bardzo, bardzo jestem, rezonuję z poczuciem cudu życia, cudu istnienia, w ogóle jestem bardzo wdzięczna od zawsze, ale bardzo to mi tutaj przykuło uwagę to, co powiedziałaś, że jeśli kochasz świat i kochasz ludzi, to kochasz siebie. Ja jakby inaczej to rozumiem, wiesz, bo ja nie kochałam siebie, a kochałam świat ponad po prostu przeciętną, myślę. Ludzi kochałam całym sercem, ale miłością taką potrzebującą, Ewa, taką, wiesz, że ja się budowałam tym, co dostawałam od ludzi, bo w domu było mniej, więc wyszłam na zewnątrz i po prostu prosiłam o to od ludzi. Ale ja nie miałam poczucia, że ja siebie kocham, nie? Więc jakby z tą miłością do świata i ludzi nie przychodziła miłość do mnie. I pewnie tutaj też sporo osób może tak to zrozumieć, ale ja siebie kocham, kobiety szczególnie, przecież my jesteśmy dawcami, nie? Wszystko, a sobie nic. No, myślę, że teoria jak teoria zawsze jest szkoła Wołomińska i Otwocka. Ja zauważyłam, że kiedy ja przeniosłam uwagę z tego, i tego nas uczyła Louise Hay 4 dekady temu, na miłość boską, pracy z lustrem, idź do lustra i powiedz tej osobie, która z tobą dzisiaj rano wstała i położy się do łóżka dzisiaj wieczorem i nawet na to spotkanie na kawkę z tobą przyszła, idź do lustra i powiedz do tej osoby, lubię cię, jeżeli kocham cię, nie przechodzi ci na razie przez gardło, no to powiedz, kocham cię. Więc oczywiście, że tak. Ten temat self-care, czyli dbanie o siebie, to jest bardzo mądry, bardzo trendy. Ja tak jak jestem tradycjonalistka, ja uważam, że człowiek, który drugiego człowieka przewiezie na drugą stronę rzeki, też na tej drugiej stronie rzeki się znajdzie. Czyli jak będziemy z głębi serca dobrze innym ludziom służyli, najlepiej jak potrafimy, swoimi talentami, swoją miłością, swoją obecnością, a to ta miłość do siebie, która ja uważam, że ważniejszy jest szacunek do siebie. Mm-hmm. Mamy podgłos, czy ty to słyszysz? Ja to słyszę, ten szum właśnie. Właśnie ja się chciałam, pochyliłam, żeby Danielowi napisać o tym, że jest szum, ale ten szum nie wiem, czy jest ode mnie, czy jest od ciebie. Poczekaj, Daniel, wycisz trochę. U mnie cisza jest absolutnie. Teraz jest lepiej. Teraz chyba jest lepiej, ale to dalej musi od nas jakoś pochodzić. I jakbyś powiedział, co można zrobić. Ale jest mniejszy teraz szum. Wydaje teraz, mi się. Teraz jest mniejszy, tak. Mam do ciebie takie pytanie. Czy myślisz, że to poczucie takiej jedności ze światem, miłości, które dzisiaj mi już towarzyszy inaczej też, ale ono mi towarzyszy poprzez rozwijanie też duchowości, wciąż za mało, ale to też uważasz, że można rozwinąć taką miłość, taką, o której ty mówisz, która będzie przekładała się na też miłowanie siebie. Czy można to przełożyć, czy można tego doświadczyć, kiedy idzie się tylko taką ścieżką, wiesz, rozwojową, psychologiczną, nie wiem, terapia, kursy, ale nie ma w tym duchowości. Duchowości rozumiem, nie wiem, może być to religia, może być to filozofia życia, światopogląd. Jeśli tego nie ma, mi się wydaje, że to jest trudne wtedy, żeby się tak wypełnić tą miłością. Wiesz, wchodzimy na interesujący
teren, czym jest duchowość, czy nasza dusza rzeczywiście istnieje, czy byliśmy tu kiedyś, czy jesteśmy rzeczywiście nieśmiertelną duszą w śmiertelnym ciele, ale z tą nieśmiertelnością i reinkarnacją to jest trochę tak jak w tym kawale. Jeden facet pyta drugiego faceta, ty słuchaj, ty wierzysz w tą reinkarnację, tak wszyscy o tym mówią, że ta dusza tak wraca, a ten facet drapie się po głowie. Mówię, nie, w poprzednim wcieleniu nie wierzyłem i teraz też nie wierzę. Jak ty uważasz? Więc oczywistą rzeczą jest, że jesteśmy z natury istotą duchową, która ma ludzkie doświadczenie, a nie ludzką istotą, która ma duchowe doświadczenie. Więc te całe życie, każdy dzień, każda chwila może być potencjalnie duchowym przeżyciem, jeżeli tak zaczniemy na życie, na siebie patrzeć, jeżeli tak będziemy rozumieli życie. Ja nie uważam, że duchowość jest jakimś czymś wielkim. Ja uważam, że to jest integralna część nas, że w ogóle nie da się żyć bez duszy. Głęboko wierzę, że to moja dusza mnie prowadzi, to moja dusza przyprowadziła mnie do ciebie, Gosiu, i do was wszystkich, którzy tutaj dzisiaj przyszliście na to spotkanie z nami. Ja wierzę w przewodnictwo. Indianie amerykańscy nazywają to wielkiego białego ducha, ja nazywam Bogiem, bo jesteśmy w kraju katolickim, ja nazywam Boga Bogiem, rzeczy po imieniu. Ja wierzę w anioły, wierzę, że jak wyślę, nawet do mojego męża wczoraj powiedziałam, który jest prezesem w dużej amerykańskiej takiej deweloperskiej firmie i było zebranie zarządu i klincz, bardzo, bardzo trudny konflikt, bardzo zawartość trochę nieważna, nie do rozwiązania. I Michael zszedł na dół napić się szklankę wody, a propos, i mówi mi, słuchaj, a ty uważasz, że co ja mam w tej sytuacji zrobić? Ja mówię, jeżeli na ludzkim poziomie ci się wydaje, że to jest nie do rozwiązania, przenieś ten problem na poziom anielski. Poproś swojego anioła stróża, żeby pogadał sobie z tym prezesem, z aniołem stróża, tego prezesa, który ma ten issue, ma ten temat, który blokuje tą sytuację, a chodzi o piękny, bardzo duży, bardzo społeczny temat, wybudowanie szpitala na wyspie, na której nie ma szpitala, to jest Catalina Island w Kalifornii, więc mieszkańcy chcą mieć tam szpital i powiedz, żeby twój anioł pogadał sobie z aniołem stróża tego prezesa, co blokuje tą inicjatywę, tego prezesa banku, który nie daje kasy i z aniołem stróżem tego multimilionera, który ma to wszystko finansować. Michael usiadł na chwilę, zamknął oczy, mówi, dobra, wracam na zebranie, na ludzkim poziomie to jest nie do rozwiązania, niech oni sobie rozwiążą. Słuchaj, Gosiu, i słuchajcie, kochani, którzy nas słuchacie, to było wczoraj, schodzi na dół pół godziny później, mówi, nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, jak to się stało. Wie, jak to się stało? Anioły załatwiły robotę. Więc jeżeli ty staniesz się aniołem swojego życia i zaczniesz podchodzić do swojego życia, że twoje życie jest święte, że my ludzie wszyscy jesteśmy połączeni tą, na Hawajach oni nazywają te linie energetyczne, które łączą, z którymi ludzie są połączeni, linie Aka, jest na to słowo, Aka, że my wszyscy, Indianie, amerykańscy mówią Holinet, święta sieć, że my wszyscy tkamy ten kobierzec życia swoją duszą, swoją energią, każdym uśmiechem, każdym gestem, każdym słowem i że ta święta sieć, im bardziej będziemy ze sobą współpracować, im bardziej będziemy siebie kochać nawzajem, ta sieć będzie silniejsza. Jak ty będziesz miała słabszy moment, to ta sieć cię złapie. I to jest taka piękna metafora ludów rdzennych, tradycji rdzennej, bo my bardzo odchodzimy od natury, od tej prawdy, której, nie wiem, moja babcia mi mówiła, uczyła mnie, żeby żyć na warunkach życia, nie na twoich warunkach, żeby nie stawiać życiu warunków, że jeżeli nie jest po twojemu, Ewusiu, to będzie lepiej, na pewno będzie lepiej, ale odpuść sobie, żeby było po twojemu, a my tak, to jest taka pierwotna wiedza,
a my ciągle się upieramy, że cele muszą być smart, że jeszcze tego się muszę nauczyć, jeszcze to i jeszcze 58 mapę marzeń muszę zrobić. Ja nie żartuję sobie z tego, z rozwoju osobistego, ale wierzę głęboko w kontekście tego, o co mnie zapytałaś, że jeżeli weźmiemy głęboki oddech i wrócimy do siebie, do swojego serca, do swojej duszy, to nagle, tak jak tym prezesom wczoraj, i zaufamy życiu, i zaufamy, że ja nie wiem, Panie Boże, jak to zrobić, ja nie widzę rozwiązania, ale proszę, modlitwą wnoszę ręce do góry, proszę o pomoc. No jak często prosimy o pomoc, w ogóle umiemy, czy umiemy prosić o pomoc? Proszę, pomóż mi, bo po ludzku to jest nie do rozwiązania. Ta sytuacja, czy ta trudność, czy ta relacja. Ja proszę o pomoc i w taki proszę anioły, bo wtedy wydaje mi się, że to ja jestem tą czułą opiekunką mojego własnego życia, że ja dbam o swoje życie, jak dbam o swoje ciało, jak właśnie latam na bosaka codziennie rano, zimą po śniegu i morsuję. Tak na to patrzę. Czy to ma sens w ogóle to, co ja mówię? Największy. Ale muszę zapytać o to, kim są dla ciebie ci aniołowie, którzy są? Bo ja bardzo szanuję twoją mądrość i nie zadaję tu takich pytań, no bo jakby to jest nasza prywatna sprawa, w co wierzymy, ale mnie interesuje, w co ty wierzysz w ogóle. Czy ty wierzysz właśnie, że my reinkarnujemy? Kim jest ten Bóg? Wiem, że to jest pytanie z rana, powiem wam, ale ja mam kogoś takiego, wiecie, to ja bym się chciała posłuchać. Kogoś, kto no jest dla mnie autorytetem, tak? W co wierzę? Wierzę, że życie jest święte. Wierzę, że wdzięczność za ten największy dar, jaki mamy, za życie, czyni cuda. Wierzę w modlitwę i wierzę w ludzi. Ja naprawdę wierzę w ludzkie dobro. Wierzę, że naprawienie, uzdrowienie tej pierwszej relacji, o tym mówiłaś na początku naszej rozmowy, ze sobą, ze swoją duszą i uznanie siebie jako wartościową osobę, jest takim pierwszym krokiem do dobrego, godnego, pełnego życia. Wierzę, że mam opiekę, o której ja myślę, że to są anioły, ale może wy możecie sobie myśleć, to jest mój przewodnik duchowy, czy to jest Bóg. Wierzę, że Bóg jest wszędzie. Ja pamiętam takie ćwiczenie, jedna z nauczycielek wiele, wiele lat temu nam dała: idź na łąkę, znajdź kwiatek i znajdź Boga w tym kwiatku i zachwyć się. Zachwyć się tym kwiatkiem tak, bo Bóg jest wszędzie. I ja siedziałam jak taki gamoń, miałam 40 lat, byłam w twoim wieku. Siedziałam jak taki gamoń na tej łące, bo instrukcje były takie na tym retreat, na tym odosobnieniu, że dopóki nie zobaczysz Boga w tym kwiatku, w każdym źdźble, nie wracaj do ashramu. I ja siedziałam i nagle wydarzyło się coś, co tylko mogę nazwać takim momentem oświecenia. Ja nagle naprawdę zobaczyłam, że jestem integralną częścią tego wszechświata. W to wierzę, że nie jesteśmy no man is an island, nie jesteśmy samotną wyspą. Nie jesteśmy tutaj otoczeni cudownymi ludźmi, którzy naprawdę bardzo chętnie nas będą wspierać i pomogą, tylko czasami trzeba nauczyć się prosić o pomoc, przyznać, okej, mam słabszy dzień, pomóż mi, posiedź ze mną, potrzymaj mnie za rękę. Dla mnie to była na pewno jedna z najdłuższych i z najtrudniejszych lekcji mojego życia. Ja byłam zawsze dawcą i zawsze ludzie przychodzili do Ewy po pomoc. Ja nie umiałam prosić innych o pomoc. I uwaga, 50 years later, 50 lat upłynęło, myk, i już umiem. Ale skąd umiesz? Skąd umiem? A uznałam, że to jest ważne. Że to jest ważne, żeby umieć nie tylko dawać, ale umieć brać. Żeby umieć prosić o pomoc. I wiesz, co zaczęłam robić? Zaczęłam ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć,
ćwiczyć, licząc się z tym, że niektóre, że często spotkam się z odmową, więc prosiłam przechodniów na ulicy, żeby mi siatkę ponieśli, mężczyźni. Oczywiście 9 odmówiło, ale 10 wziął tą siatkę. Potem ćwiczyłam z moimi koleżankami, żeby mi zapłaciły za bilet do kina, jak idziemy do kina, proszę. Prosiłam moją siostrę, ja mam 2 siostry, jestem środkowa siostra, mam starszą siostrę i młodszą siostrę. Prosiłam moje siostry, żeby spędzały ze mną czas. Głównie moja starsza siostra miała 2 dzieci, była zajęta, głównie miałam odmowę. Prosiłam, żeby napisać do mnie list. Po prostu ćwiczyłam, bo w jaki inny sposób możesz te stare, takie już nieużyteczne nawyki czy przekonania, którym warto by było przywalić pieczątkę, nieaktualne, w jaki inny sposób możesz to zmienić? Musisz ćwiczyć, masz ten wehikuł piękny, ciało, ty masz 40-letnie, ja mam 70-letnie, ale wehikuł jeszcze działa. Jeszcze istniejemy na tej planecie, no to chcemy się rozwijać, chcemy mieć swoje praktyki duchowe. Wiesz, w jodze jest taka prosta praktyka, ja mam tutaj świeczkę, pali mi się świeczka i tam bursztyn trzymam, czy jakiś kamyczek. Dla mnie to jest praktyka duchowa, patrzenie w płomień świeczki, zatrzymanie się na chwilę w tym pędzie, no bo wiesz, klisza jest, jeżeli pędzisz w wyścigu szczurów, to ciągle jesteś szczurem. Ja nie chcę być szczurem, ja chcę być świadomą istotą, która niesie dobro i życzliwość na tym świecie. I dla mnie w to wierzę, wierzę w życzliwość, wierzę w ludzkie dobro. Więc wiesz, zadałaś mi pytanie, ja tak mogę, wiesz, przez następny tydzień, więc uważaj, o co pytasz. Nie. Ale poczekaj, ja mam jeszcze dalej pytanie, tylko dopytam, bo Alicja pyta, a jak radzić sobie z odmową, że tak prosiłaś, niektórzy mają tak, że wiesz, ktoś odmawia, to się kulą jeszcze bardziej, albo utwierdzają w przekonaniu, że, nie, że nic nie są warci, więc jak, co zrobić z tym, kto, że ktoś nas odrzuca, odmawia, utożsamiam z odrzuca, nie? No bo my tak to czujemy jako odrzucenie. No bardzo, bardzo piękne pytanie. Przede wszystkim musisz przeramować w ogóle patrzenie na to, że nie, to jest czymś lepszym czy gorszym niż tak. Mnie pomogło, nie wiem czy wam to pomoże, statystyka, że statystycznie jakiś procent ludzi, wiesz, ja jestem bardzo pragmatyczna w tej mojej duchowości, statystycznie jakiś procent ludzi mi odmówi. I ode mnie zależy, czy ja uznam to, o Jezu, odrzuca mnie i nie chce mnie, czy powiem, okej, ta statystyka załatwiona, może jeszcze 3 osoby mi odmówią, ale 4 na pewno powie mi tak. I tak się stało. Więc jak już naprawdę nie wiesz, co ze sobą zrobić i bardzo siebie nie lubisz i to podejście do lustra i powiedzenie sobie lubię cię, czy kocham ciebie jest dla ciebie niemożliwe, to kochaj tą ciebie, która tego nie umie jeszcze zrobić, która nie jest w stanie powiedzieć. Pokochaj tą osobę, która jest na tym poziomie rozwoju, że pewne rzeczy są, odmowa jest tak interpretowana. Kochaj także tę osobę, bo jesteśmy wszystkim. I nie wiem, czy to pomaga, czy nie, ale ja tak patrzę na życie, że jeżeli ja będę z czułością i życzliwością podchodziła do świata, wiesz co, mieszkałam przez prawie 20 lat w Australii, więc o nieco wiem o bumerangu. Zasada bumerangu, że to, co wyślemy w świat, bumerang zawsze wraca. I negatywne uczucia, zawiść, zazdrość, wściekłość, które wypuszczasz w świat, wrócą do ciebie. Może nie od razu, nie w tym tu i teraz. Chce mi się zażartować, może nie w tym wcieleniu, może w następnym, może za 5 lat, może w trudnościach, które będziesz mieć z dziećmi, może w innym obszarze twojego życia. Więc w tym moim pragmatyzmie ja uważam, że miłość do siebie, do świata i wyrzucanie życzliwości opłaca nam się, po prostu nam się opłaca, bo ta magia życia, te zasady, które istnieją na świecie, są tak oczywiste, tylko nie uczą nas tego znowu w jakichś normalnych, rodzinnych warunkach.
mnie na pewno tego nie nauczyli. Ja w domu główną rzecz, którą słyszałam, chcesz być pisarką? Zapomnij o tym, to ci się nigdy nie uda, ty jesteś głupia, ty się do niczego nie nadajesz. Więc wiesz, mogłam oczywiście zapaść się w siebie, ale wiesz co, pisałam do szuflady. Pisałam cały czas, bo miałam cudowną wychowawczynię, polonistkę, która ma teraz 94 lata, jeszcze żyje, właśnie jadę do niej na spotkanie, żeby po raz kolejny jej podziękować. Jak miałam 16 lat, to była pierwsza osoba, która we mnie uwierzyła. I wiesz, jak to zrobiła? Napisałam takie głupie wypracowania, nie chciało mi się pisać o tym Kasprowiczu czy jakiejś tam innej Marii Konopnickiej. I napisałam list do mojej wychowawczyni. Miałam 16 lat, byłam pryszczata, gruba, niepewna siebie, z domu, w którym mnóstwo było przemocy. I ona technicznie powinna mi postawić dwóje, prawda? A ja, bo to wtedy było, prawda? To wtedy było. Takie stopnie. A ja odebrałam to wypracowanie i tam była piątka z plusem i tam jedno zdanie, bo czasami twoje życie może zmienić jedno zdanie, Gosiu, jeden uśmiech, jedna rzecz, którą człowiek do ciebie powie. Tam było napisane piątka plus na czerwono, a pod spodem na czerwono pisz, Ewka, pisz. Ja zaczęłam, mimo że nie wierzyłam w siebie i myślałam, że jestem nic nie warta, bo to ciągle słyszałam, zaczęłam pisać, ale do szuflady. I któregoś dnia ta sama wychowawczyni, 16 lat miałam, słuchajcie, namówiła mnie, że ja wysłała to na jakiś konkurs. No właśnie, pisz, Ewka, pisz. I w konsekwencji tego są trzy książki i trzy następne leżące w szufladzie, których na razie nie jestem gotowa do wydania. Jedną zarządziłam, żeby wyszła dopiero po mojej śmierci, co mam nadzieję, że będzie tam niedługo, za kilkanaście lat. Ale to jedno. Wiesz, że ja prowadziłam, wymyśliłam sobie kiedyś program Jedno zdanie, które zmieniło moje życie. I tak, nagrałam odcinków tego właśnie i pamiętam właśnie, jak Krysia Janda opowiadała, że w szkole właśnie aktorskiej, kiedy różne rzeczy jej mówiono, jeden z profesorów jej powiedział, bądź autentyczna, to jest twoja największa siła, no prawda, Krysia Janda. A jeszcze chciałam wrócić do tego, bo jak pisałyśmy do siebie, to napisałaś coś takiego, że pisałyśmy trochę o Flow i o tej książce wznowionej. Mikuela, nie wiem jak, nie umiem go wymówić nigdy. Michaj. A, Michaj, właśnie. I napisałaś, że ja żyję ze swoim Flow 40 lat, więc jak teraz liczę 70 a 40, to mam ochotę zapytać, jakby co się takiego wydarzyło, albo właśnie te 31 lat no były bez flow, więc jak to się, jaka to była ta twoja droga, że te ostatnie 40 lat są z twoim flow? Wiesz, po pierwsze książka Flow wyszła, to był rok 90. Rok 90. Ja wtedy mieszkałam w Australii, bo zostałam żoną dla Australijczyka jako młoda kobieta. Widzieliście ten film, widziałaś ten film? Elżbieta Czyżewska, jaka to aktorka, słuchaj, mówisz o Krysi Jandzie, a to żonie dla Australijczyka grała Elżbieta Czyżewska. W każdym razie zostałam żoną dla Australijczyka i rzecz miała miejsce w Australii. W związku z tym miałam dostęp do literatury w miarę jak ona wychodziła i dlatego miałam dostęp też do Louisy Hay. Siedziałam u jej stóp przez 2 lata, bo jak ja wymyśliłam sobie, że chcę tą kobietę poznać po przeczytaniu jakiejś jej książki, to ona wzięła i przyjechała do Sydney, sama przyjechała i otworzyła tam szkołę Heal Your Life. Więc ten taki moment przełomowy, wejście we flow po tych 30 takich bardzo trudnych latach, bo ja do 32 roku życia załapałam 2 śluby i 2 rozwody. No. Więc i porzucenie, i zdradę, wszystko, lista jest, intensywnie lekcje się odrabiało. Na Australii też był, też mówiłaś to publicznie, że też zostałaś sama wtedy i cię zdradził, tak? Tak, tak, mąż, którego nazwisko noszę do dzisiaj, po prostu uznał, że jego kochanka jest ważniejszą osobą w jego życiu niż ja i
nie powiedział mi tego osobiście, powiedziała mi o tym kochanka, zapukała któregoś dnia do drzwi, a ja mam małe dziecko, mam 32 lata, jestem zakochana w moim mężu, jestem na obcym kontynencie już od paru lat i nagle puk do drzwi, no życie zapukało, życie w postaci Suzy, która mówi, ja jestem od 6 miesięcy kochanką twojego męża i on zamierza się ze mną ożenić. Ja mówię, słucham, no wiesz, trauma dla młodej kobiety, dla młodej matki, jest niewyobrażalna, czy wyobrażalna. No i to są te momenty w życiu, kiedy... Zatrzymam cię, bo pani napisała na początku i zaznaczyłam, bo wiedziałam, znam tą historię, napisała, hej, witam, w tej chwili bardzo cierpię po zdradzie męża, który zażądał rozwodu, a ja cierpię, bo bardzo go kocham i myślę, że twoje słowa dla niej teraz są super ważne. No więc może powiem, jeżeli wam się to przyda, bo gdzieś jakiś instynkt we mnie, ja nie mam żadnych gotowych odpowiedzi, ja nie wiem skąd taka innate wisdom, taka wewnętrzna mądrość nagle w tych sytuacjach kryzysowych się bierze, skąd bierzesz siłę, no ale to jest ta opowieść o tej matce, której ciężarówka spada na wózek jej dziecka, a ona znajduje siłę, żeby dwutonową ciężarówkę podnieść, więc to znamy takie przypadki, ja nagle znalazłam sobie siłę, żeby nie trzasnąć Suzy drzwiami w twarz, tylko zrobić coś zupełnie innego, co było dla mnie najtrudniejsze. No ale wiemy, że czasami w tych najtrudniejszych doświadczeniach rośniemy najbardziej. Ja oczywiście wtedy o tych kategoriach nie myślałam. Zaprosiłam ją do domu i ja mówię, okej, to ja jestem żona, ty jesteś kochanka, let's talk! Porozmawiajmy! Porozmawiajmy! I w ten sposób dowiedziałam się o moim mężu rzeczy, o których nie miałam pojęcia. Czy wiedziałam, że mnie zdrada? No nie wiedziałam, byłam w nim zakochana, byłam młoda, wydawało się, on dyplomata australijski, ja jego piękna młoda żona, nie przyszło mi do głowy, monogamistka, i taką zostałam do dzisiaj, że popełniłam małżeństwo z niemonogamicznym mężczyzną. I siedziałyśmy razem, bardzo to była interesująca rozmowa, może szczegółów wam zaoszczędzę, ale mój mąż wrócił do domu i to był najpiękniejszy moment mojej zemsty. Na kanapie zastał mnie, jego żonę, a obok jego kochankę, którą chciał utrzymać w tajemnicy. I na co ja z uśmiechem mówię, well, what's now? A teraz co? A teraz co? Teraz jak ja już wiem. I jego zatkało. Totalnie go zatkało. Suzy siedziała po prostu jak na tureckim kazaniu. I wtedy mój mąż zrobił coś, co pozwoliło mi, czyli pomógł mi z tej okrutności rzeczy, którą zrobił, zaraz wam powiem. Pomógł mi, bo ja natychmiast się w nim odkochałam. Bo on mi złożył propozycję trójkąta. Bo wiesz, ja kocham ciebie, Ewa, i ja kocham Suzy. Może my tak byśmy w trójkącie. I ja sobie popatrzyłam na tego mężczyznę i myślę, Jezus Maria, czy ja chcę kochać kogoś, który mi coś takiego proponuje? I natychmiast całe moje oddanie do niego, miłość, po prostu jak bąbelki opuściły moje ciało, ja czułam się wolna. No i teraz to jest ten trudny moment. Mimo tego, że technicznie jest to bardzo trudne do rozwiązania, bo właśnie mieliśmy, ja się uczyłam francuskiego, właśnie mieliśmy lecieć na placówkę do Paryża, on jako konsul, ja jako żona konsula i tak dalej, a ja sobie pomyślałam, to wszystko jest nieważne. Ważne jest to, czy ja będę żyła w zgodzie z moimi wartościami. Moją wartością jest to, że ja jestem monogamistka, że ja jestem całym sercem i całą duszą i całym ciałem oddana mężczyźnie, z którym jestem. I Panie Boże, poproszę takiego mężczyznę. No 50 lat później mi przysłał. Pan Bóg wysłuchał. Czy nasze modlitwy muszą być wysłuchane od razu, natychmiast, instant? No nie, ale ja wtedy zdecydowałam, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze będę z mężczyzną, bo oczywiście
po takiej trudnej zdradzie i trudnej sytuacji, to był bardzo, bardzo trudny moment. To moja taka decyzja była never again, już nigdy nie zaufam miłości, nie zaufam mężczyźnie, nie zaufam życiu. Oczywiście to się zmieniło, zaufałam jeszcze raz. Właśnie te momenty przełomowe, o których mówisz i to flow, dalej, jak to było dalej właśnie, jak szłaś do tej części życia z flow? Wtedy zapisałam się na kurs medytacji, zostałam nauczycielem jogi, wtedy zaczęłam płynąć, cały czas pracowałam jeszcze w korporacji, no bo miałam małe dziecko, trzeba było, ale zaczęłam iść za moimi skrytymi marzeniami i zainteresowaniami. I zaczęłam płynąć z tym, co pojawiało się jako, chyba użyję górnolotnego słowa, pragnienie mojej duszy. Zawsze marzyłam o tym, żeby praktykować jogę. No to znalazłam sobie nauczycielkę jogi i odniosę się do tego flow, do tego, jak moje zaufanie sobie, że ze wszystkich możliwych modalności qigong, tai chi, wybieram jogę, dało mi w prezencie kolejne drugie zdanie, kolejne zdanie, bo na mojej pierwszej lekcji jogi założyłam te leginsy, moją nauczycielką była Pamela Brown, jak dzisiaj pamiętam, rzecz miała miejsce w Canberrze w Australii, bo Canberra jest stolicą Australii. I na zakończenie tej lekcji Pamela Brown powiedziała coś, co zmieniło moje życie, bo ona powiedziała, a wiecie, tam jest takie hinduskie przysłowie, że dom jest jak człowiek o czterech pokojach, jest pokój ciała, jest pokój umysłu, pokój emocji i pokój ducha. I że ja uważam, powiedziała Pamela, że każdy człowiek, który chce żyć świadomie, codziennie odwiedza każdy pokój. Czy myśmy się zawiesiły? Ciebie słychać, ale mi się zawiesił obraz, ale być ty mów, bo ciebie słychać, ale ja chyba nie podłączyłam takiego stałego łącza, więc przejdę się po łącz, ale ty mów. Dobra, bo ja mam dobre łącze, ja jestem na Starlinku i widzę, że zamroził się obraz, więc nie byłam pewna, czy mnie słyszycie. To jeżeli mnie słyszycie i w tym momencie ja sobie pomyślałam, no dobrze, jeżeli ja nie jestem tylko ciałem i nie jestem tylko umysłem i nie jestem tylko emocjami, bo do tej pory tak jakoś żyłam, jakbym była tylko rozszarpywana emocjami w pokoju ducha, gdybym miała tą duchowość odwiedzić, to co tam jest? No tam jest moja relacja ze wszechświatem. Tam jest mój światopogląd, tam jest mój system przekonań, tam jest moja relacja z duchem, z absolutem. Ja zaczęłam w ten sposób płynąć przez życie, żeby codziennie odwiedzać każdy ten pokój. I to była taka zmiana w moim życiu, która później doprowadziła do zmiany, do pójścia. No nie wiem, czy mnie słyszycie. Mnie słychać cały czas, wiesz co? I u mnie jest dobrze chyba, a tylko się zawiesza obraz twój, ale ciebie, słychać cię cały czas, więc tak jakbyśmy podcast słuchali. O, teraz cię widać też. A, okej. To pewnie ten satelita, jak on tam coś tam zmienia, to być może to się zdarzy. Ale czy słyszałaś tą opowieść? Tak, wszystko słyszeliśmy o pokojach i wszystko było wspaniale słychać, a teraz cię widać też normalnie, więc... No to cieszę się. Więc wiesz, to są te przełomowe momenty w życiu i ja wtedy postanowiłam iść, znowu użyję górnolotnego słowa, ale wybaczcie, nie znajduję innego, iść ścieżką mojej duszy. I to był ten flow, to był ten przepływ. Przeczytałam książkę Michaela, że w ogóle to jest możliwe, że można tak żyć. Więc przy okazji wspomnę, że książka została, akurat nie wzięłam jej tutaj na górę, po polsku pięknie przetłumaczona i jest wznowiony nakład. Bardzo długo jej nie było, tej książki. Książka wydawca, na szczęście zachował mój wydawca, wydawnictwo Feria, wydawnictwo, które wydaje moje książki. Nie będę odchodzić, żeby pokazać wam okładkę. Tak, ja właśnie się rozglądam, bo ja kupiłam tą książkę ostatnio i robiłam wykład na jej podstawie w ogóle i sobie przypomniałam o wspaniałej książce. Tak.
bo ona została wznowiona, to tłumaczenie zostało poprawione i no dobra. Znajdziecie. Książka, wydawca zachował polski tytuł. Ja już im polecałam tą książkę, jak ją czytałam. Na pewno. Ale właśnie pisze o tym przepływie bardzo dużo, nie? O tym flow, o tym takim, no jakby... Więc to jest ten temat właśnie, co, jak zacząć płynąć w tym przepływie życia. Dla mnie to była ta książka, praktyka jogi i powrót, wyjście z korporacji, bo poszłam na studia z naturopathy, zaczęłam studiować medycynę naturalną, otworzyłam klinikę terapii naturalnych w Sydney, już w Mosman, przeprowadziłam się, zaczęłam nowe życie i cały czas w Australii jeszcze, ale ten przepływ wyniknął z tej jednej decyzji. Ja będę szła ścieżką mojego życia. I Gosia, nie znamy się dobrze, ale jestem przekonana, że to, co robisz, te podcasty codziennie, że chce ci się wstać rano i rozmawiać z różnymi dziwnymi osobami, to jest też kwestia pewnej decyzji, którą ty podjęłaś. Ja jestem dobra w tym, że dobrze mówię, jestem psychologiem, mam zasoby i ja chcę tymi zasobami służyć ludziom. I to czynisz, i to robisz. Jestem przekonana, że zmieniasz ludzkie życia. I ja wtedy, jako młoda kobieta, też postanowiłam wejść na ścieżkę mojej duszy, czyli na ścieżce, w której moje naturalne talenty, a zawsze miałam dobry głos, więc i pracowałam i w radio, i byłam i lektorem, i prezenterem, i na różne miałam w życiu zawody. A któregoś dnia zostałam zaproszona, żeby stanąć na scenie i opowiedzieć o ścieżce mojej duszy. Czy ja chciałam być motivational speaker? Nie chciałam. To nie było w moim planie. Ja chciałam kroczyć ścieżką mojej duszy i służyć ludziom najlepiej, jak potrafię. I to według mnie, ja głęboko w to wierzę, otwiera ten przepływ, to był ten moment flow, kiedy ty postanawiasz, dobrze, ja będę wierna sobie, los, przeznaczenie, czy my kreujemy swoją rzeczywistość, nie będziemy w ogóle tu na ten temat dyskutować. Ja wierzę, że jak w momencie, kiedy ty wstępujesz na ścieżkę swojej duszy i pozwalasz, aby te podszepty, no, dusza przemawia do nas jak obrazami, intuicją, żeby te ciche podszepty twojej duszy cię prowadziły, a czasami głośniejsze pukanie, a jak ty nie słuchasz twojej duszy, to dusza wali pięścią w drzwi i mówi halo, i wtedy to się nazywa choroba, depresja, wtedy kładziesz się horyzontalnie, nie jesteś w stanie nic zrobić, bo coś trzeba zmienić. No właśnie, a też mówisz o tym ścieżka swojej duszy. Ja to rozumiem, ja to czuję, ale mogą być to osoby, które mówią, to kiedy ja poczuję, że ja jestem na ścieżce swojej duszy, nie? Co jest moją w ogóle ścieżką? Jak to rozpoznać, czy to jest właściwa w ogóle ścieżka? Wiesz co, ja to pytanie zadałam, jak miałam 35 lat, mojej kolejnej nauczycielce, ona nazywa się, bo ciągle jeszcze uczy, ciągle jeszcze jeździ po świecie, Sondra Ray, Jacek Santorski jej książki wydawał, Cud związków miłości. I ja właśnie tej Sondrze Ray dokładnie to pytanie zadałam, a ona mówi, jak to jak? Mówi, robimy ćwiczenie, więc ja wam przekażę to ćwiczenie, to nie jest moje ćwiczenie. Bierz kartkę, czystą kartkę papieru, napisz 10 rzeczy, które kochasz. Napisz 10 rzeczy, które kochasz. Punkt pierwszy. No więc cała grupa, bo myśmy byli na takim programie rebirthingowym, szkoleniowym u niej, więc cała grupa piszemy. Ja patrzę na moją kartkę, a tam jest tak. Rozmawianie z ludźmi, podróżowanie, czytanie książek i tak dalej, i tak dalej. Bo następne zdanie Sondry było, no żeby wejść na ścieżkę twojej duszy, to musisz w swoim zawodzie, w swojej pracy, w tym, co robisz codziennie, 8 do 12 godzin dziennie, mieć co najmniej 8. Więc ja popatrzyłam i ja mówię, no way, nie ma tak. Ale wtedy nie było zawodu trener rozwoju osobistego, nie było coachów, nie było coachingu. Wtedy ten zawód nie istniał.
Więc ja pomyślałam sobie, i to jest naprawdę wyśmienite ćwiczenie, żeby robić to, co kochasz. Bo to, co kochasz, to tam dostanie wsparcie, tam masz talent, tam ciągnie cię twoja dusza. To jest to wejście na ścieżkę twojej duszy. Jak Sondra powiedziała, a teraz z tych 10 rzeczy, jaki to jest zawód? Czyli tak, masz tutaj, okej, okay, co robisz w tej chwili? Ja wtedy pracowałam jeszcze w korporacji. Ile rzeczy masz? Byłam w HR-ze, więc owszem, gadanie z ludźmi, kontakt z ludźmi miałam jeden w mojej pracy zawodowej. Mówi to teraz, żeby wejść na ścieżkę twojej duszy, stwórz sobie, ona używała takiego języka, taki zawód, w którym będziesz miała 10, ideal, ale 8. I stworzyłam. Mhm. Potem to jest robota. Właśnie widzisz, no ty też byłaś w tej sytuacji, ale wiele osób wtedy mówi, no tak, ale ja na przykład też bym chciała pomagać, a ja kocham psychologię na przykład, albo kocham malować, albo kocham śpiewać, ale mam dziecko na utrzymaniu, jestem, nie wiem, samodzielną mamą, pracuję w korporacji, no nie da się tego połączyć, no nie mogę wejść na tę ścieżkę, nie mogę. No oczywiście, że tak, często nie da się połączyć, dla mnie wtedy też byłam matką małego dziecka, byłam samotną mamą przez chwilę, potem jeszcze raz wyszłam za mąż, za kolejnego Australijczyka, znaczy tym razem za Nowozelandczyka, więc stworzyliśmy bardzo fajną rodzinę i trochę mieszkałam w Nowej Zelandii, ale on był lekarzem medycyny holistycznej i to, że miałam męża, lekarza, healera, uzdrowiciela, bardzo mi wtedy pomogło, później, ale studia zaoczne robiłam z miłości do pasji, do zdrowienia, zostałam mistrzem Reiki, jak miałam tam 36 lat, więc robiłam jako hobby takie rzeczy, które niemożliwe były, bo trzeba było iść do pracy i zarobić pieniądze, a potem życie w jakiś magiczny sposób, bo życie naprawdę jest magiczne, ułożyło się tak, że tą pasję moją do uczenia się, do czytania, do spotykania z ludźmi, do kontaktów, ja pierwszy krąg kobiet poprowadziłam, jak miałam 36 lat, miałam 4 uczestniczki. Ale wiesz, jedna miała dziecko przy cycku, do świeżo je urodziła, zresztą urodziła w mojej obecności, bo ja wtedy pracowałam jako taki breath coach, jako trener oddechu i przez całą ciążę ona ze mną robiła ćwiczenia oddechowe i jak ta mała zaczęła się rodzić, to zadzwonili do mnie, żebym ja przyjechała, żebym była taką duchową dulą, więc żebym po prostu siedziała i medytowała. I wiesz, dla mnie to jest ścieżka mojej duszy, że ja mówię życiu tak, aha, jakaś rodząca się dusza wzywa mnie, żeby przy niej być, przy tej wannie, gdzie mama ją rodzi, to ja rzucam to, co robię i to jest ścieżka mojej duszy. Jadę, bo mam być w polu energetycznym tej urodzonej dziewczynki, świeżo rodzącej się dziewczynki. Więc potem byłam przy wielu, wielu porodach, dużo pracowałam z ciężarnymi kobietami, to ja sprowadziłam do Europy i do Polski koncepcję lotosowego porodu. Moja koleżanka wydała tą książkę, więc my w Polsce mamy bardzo dużo lotosowych dzieci, ale ja jeździłam po świecie i spotkałam tą położną. Lotosowe? Tak, znowu się zamroziło nam. Nie, my cię słyszymy. Co to znaczy lotosowe? Lotosowy poród, wiesz, w Nowej Zelandii była taka też 4 dekady temu położna, która wprowadziła do świata normalna szpitalna położna. Dzisiaj to się o tych duchowych położnych mówi dula, prawda? Która wprowadziła koncept rewolucyjny do medycyny, bo ona jako pierwsza zaczęła twierdzić, że łożysko jest częścią dziecka, a nie matki. Bo my tak rodzimy dziecko, rodzimy łożysko, a ona jako pierwsza zaczęła ludziom tłumaczyć, że dziecko ma lewą rączkę, prawą rączkę, nóżkę, lewą nóżkę, prawą nóżkę i łożysko. I że dziecko jest połączone pępowiną ze swoim piątym narządem,
piątym organem, z organem, który należy do dziecka. I zaczęła robić badania, że rzeczywiście, jeżeli pępowiny nie przetnie się za szybko, to tam jest jeszcze pół litra krwi, komórek macierzystych, które należą się dziecku, które mogą spłynąć przez pępowinę do nowonarodzonego dziecka. I ona to odbieranie porodów nazwała lotus birth, poród lotosowy, czyli jak kobieta rodziła łożysko, to nie przecinało się pępowinę i te porody na świecie cały czas się odbywają. I w Polsce też, od razu wam powiem, bo kilka tych lotosowych dzieci znam. Tylko jest becik, jest dzidziuś i obok jest becik z łożyskiem. I pępowina sama odpadnie po 4 dniach. I takie dziecko lotosowe ma wtedy poczucie w każdej komórce swojego ciała, że dostałam wszystko to, co mi się od życia należało. Bo dostałam moją krew, dostałam moje komórki odpornościowe, komórki macierzyste. Za szybkie przecięcie pępowiny daje takie ogromne poczucie na poziomie energetyki, ale także na poziomie psychologicznym. Zabrali mi. I ciągle szukamy. No czego szukamy? No szukamy łożyska. Najczęściej. Wow. Bo bardzo często, ja coś wam pokażę, bardzo często na warsztatach jakieś 30 lat temu ja zaczęłam dawać ludziom to, poduszkę. Podtrzymał. I ludzie taki przeżywali, taki bardzo często, taki regres, tak głęboko płakali. No nareszcie, mam. No co ty masz? No mam to, co mi się należało, to do mnie wraca. No i ja w końcu zrozumiałam, że to jest łożysko, że ta tęsknota nasza, to poszukiwanie bardzo często na poziomie energetycznym jest związana z poszukiwaniem tego, co nam się należało. Więc długa odpowiedź na twoje krótkie pytanie, co to jest poród lotosowy. Myślę, że sposób, w jaki przychodzimy na świat, nie myślę, wiem to na 100%, bardzo silnie wpływa na, jako schemat na całe nasze życie, ale może to już temat dla następnej rozmowy. Tak, ale jeszcze chciałam cię dopytać o to, jak powiedziałaś ileś czasu temu, że potem powiedziałaś, że żartujesz z reinkarnacji, że taki żart reinkarnacji, ale też powiedziałaś o tym, że jesteśmy podłączeni do tego świata. To ty wierzysz w ten jeden świat? Czy znowu jestem tutaj, ale strasznie bym chciała wierzyć, bo też jakby na początku powiedzieliśmy o tej śmierci. Ja wiem, jak bardzo ludzie się boją tego tematu. Jak ja w poniedziałek zaczynam gadać tu o śmierci, to ludzie mówią, jaka smutna rozmowa, a mi się wydaje, jaka to jest rozmowa radosna, no bo ta rozmowa niesie ze sobą życie de facto. I dlatego cię chciałam zapytać, bo na pewno też o tym myślisz, jakby czy reinkarnujemy, czy są kolejne światy, czy jest ten jeden świat. Wiem, że nie możesz nam na 100% powiedzieć, ale co ty o tym myślisz? Co ty wierzysz? Wiesz, ja wierzę, że na pewno byłam na tym konkretnym świecie już kilka razy. Skąd to wiem? Mam dowody. W czasie moich podróży, bo ja bardzo długo studiuję antropologię, bo to mnie zawsze rdzenne kultury fascynowały. Są takie kraje, które odwiedzałam. Jak pamiętam, pierwszy raz wylądowałam w Australii, zrobiłam to, co papież robił. Pocałowałam tą ziemię, ja poczułam się w domu. Ja nie mam cienia wątpliwości, że ja ten i wszystko było znajome. I wszystko, zapach eukaliptusów. A są takie kraje, w których myślę, że nie miałam reinkarnacji, jak na przykład Japonia, gdzie pojechałam z ciekawości i czułam się bardzo obco. Pojechałam do Kioto, rozmawiałam z gejszami i to nie było moje miejsce. Więc co ja myślę? Ja naprawdę wierzę, że nie wierzę w żadne teorie spiskowe, to powiem od razu, ale mam głębokie przekonanie, że ja kiedyś już tu byłam, mam głębokie przekonanie, że my jako dusze zawieramy ze sobą kontrakty, tak jak sacred, święte kontrakty, tak jak na pewno
użyję naszego przykładu, Gosiu, musiałyśmy mieć jakiś kontrakt na poziomie dusz, żebyś ty, 40-kilkoletnia kobieta, chciała zaprosić mnie, 70-kilkoletnią kobietą, do rozmowy na ważne tematy. Ty mnie zakontraktowałaś, więc ja się stawiłam. Wierzę, że osoby, które spotykamy w naszym życiu, dam przykład mojego męża. Wzięliśmy ślub 7 lat temu i znaliśmy się biznesowo przez 20 lat, nawet nie bliscy koledzy biznesowo, ale zawsze się szanowaliśmy. Przez 20 lat on miał żonę, ja miałam męża i lubiliśmy się. I potem on się rozwiódł, ja się rozwiodłam, otworzył się jakiś portal nowych możliwości. Spotkaliśmy się na konferencji biznesowej, gdzie mogliśmy tylko powiedzieć sobie haj, haj, jak robiliśmy przez 20 lat, a nagle popatrzyliśmy sobie w oczy i zawiesiliśmy się w sobie jak zakochana para nastolatków. Ja lat 65, on lat 60, poturbowani ludzie przez życie, małżeństwa, rozwody i nagle to wszystko przestało istnieć, bo tak się w sobie zakochaliśmy w momencie, który był niespodziewany dla wszystkich, dla nas najbardziej. No i teraz jest taka kwestia, jak taka niespodziewana połączenie się dzieje, jak nagle twoja dusza rozpoznaje inną duszę. Bo ja na każdym poziomie komórki mojego ciała wiedziałam, że to jest mój soulmate, to jest moja bratnia dusza, na którą ja czekałam całe moje życie, całe moje 65 lat. Pytanie, ale czy on wie? Czy on kuma czacze, że ja to jestem ja, jego soulmate? Okazało się, że w tym przypadku on w tym momencie, dlatego żartuję sobie, że jakiś portal się między nami otworzył i myśmy oboje z pełnym zaufaniem w ten portal weszli, w tą miłość dojrzałą, piękną, niespodziewaną, która spłynęła na nas darem łaski. I jedno z pierwszych zdań, które wtedy Michael do mnie powiedział, wiesz, jak nagle popatrzyliśmy na siebie jako wolni ludzie, wolni od małżeństwa, w sensie wolni finansowo, wolni energetycznie, wolni technicznie i prawnie, to ja nagle miałem wizję, że my ze sobą spędziliśmy bardzo dużo czasu jako dzieci. O czym on opowiadał? On miał wizję, że my się już znaliśmy, że kiedyś już byliśmy razem. Więc możemy sobie żartować, opowiedziałam ten kawał, ale ja popatrzyłam na niego, jak ten dojrzały mężczyzna opowiada mi, że on mnie zna, że zawsze jak na mnie patrzył w przeszłości, to patrzył przez jakiś taki znajomy filtr, ale nie przez filtr kobiety, bo miał żonę, a tylko coś znajomego było. I ja z wieloma osobami w moim życiu miałam takie właśnie doświadczenia. Aha, I know you, znamy się. Przypomnijmy sobie, gdzie, kiedy, a może to nieistotne, żeby znać szczegóły i grzebać w tych poprzednich wcieleniach, ale uznać to, co jest teraz. Teraz jest między nami flow, jest między nami przepływ. Teraz możemy dzielić się swoją wiedzą. Ty mi powiedz o sobie, ja ci powiem o mnie i popłyniemy razem przez życie. Ja myślę, że te momenty, kiedy ktoś wydaje ci się tak bardzo znajomy, to są właśnie wspomnienia z poprzedniego bycia tutaj. Tak na to patrzę. Ma sens? Tak, to mi się, właśnie ty mi się wydajesz znajoma, bo ja teraz tego słucham, jakbym już to słyszała. Mam taki, wiesz, takie jakby też patrzę na twoją twarz i jakbym ją widziała kiedyś wiele razy. A chciałam cię jeszcze zapytać a propos istnienia, bo ja tą książkę przeczytałam, 9 dni w nieskończoności, nie wiem czy ją znasz, książkę Anke Ewers, która przeżyła śmierć kliniczną, która też dla wielu osób, które w duchowości są, oni się do niej odnoszą. I ona też pisze o takim aspekcie, ona w ogóle pięknie pisze, ale też o takim aspekcie pisze, że
ona sobie to jakby ten scenariusz życia, to podpalenie, bo ona się po prostu niechcący podpaliła z kominka, ale i doznała ogromnych obrażeń, ale że ten scenariusz życia, ona wybrała ten trud na to życie tutaj. Wierzysz w to, że my, i tam później w kontekście oczywiście wielu, zresztą jest w wielu książkach jest o tym, że wybieramy sobie takich, nawet jeśli są trudni, tą rodzinę, ten scenariusz życia i tak dalej. Czy to jest coś, co jest tobie bliskie w myśleniu, że my sobie wybieramy nawet te trudne rzeczy? Gosiu, książki nie znam. Tej konkretnej książki nie znam. I myślę z takiej pozycji osoby, która większość swojego życia ma już za sobą i większość trudności ma już za sobą. Tak lubię wierzyć, że te trudności i te traumy, których miałam doświadczyć w tym życiu, to już są za mną, tak lubię sobie myśleć, może konfabuluję, może to jest jakieś złudzenie, ale też wiem, że mam w sobie ogromną siłę, że cokolwiek życie mi jeszcze zaoferuje, czy zaserwuje, że ja sobie z tym poradzę, bo każde z tych trudnych doświadczeń, i zaraz odpowiem na twoje pytanie, uczyniło mnie silniejszą, mądrzejszą, odważniejszą. Ale to dopiero wiemy, patrząc wstecz na te doświadczenia, jak to się dzieją, te doświadczenia trudne, to o tym nie wiemy. To myślimy, że nie przeżyję tego. Ale ty przeżyłaś swoje, ja przeżyłam swoje i obydwie jesteśmy silniejsze. Czy ja wierzę, bezpośrednio odpowiadając na twoje pytanie? Ja nie wierzę, ja wiem. Ja nie mam cienia wątpliwości, że wybrałam sobie tego ojca, który przeżył Oświęcim, był więźniem Oświęcimia, obozu koncentracyjnego przez większość wojny, więc był uszkodzony. W związku z tym musiał stosować alkohol, żeby przytłumić te wspomnienia, że wybrałam sobie mamę, taką jaką wybrałam, która była ostra, bezemocjonalna, dyscyplinowała nas, ale dzięki tej mamie, ja mówiłam 5 językami, jak miałam 15 lat, bo wysyłała nas na rytmikę, na pływanie, na gimnastykę, co było dla dzieciaka bez sensu, bo ja chciałam miłości, czułości, a to trzeba było chodzić na rytmikę, czy na basen. Więc ja wiem, że ja wybrałam, każdy z was może sobie z tego zrobić swoje, takich rodziców, jakich wybrałam, bo jako dusza przyszłam tu odrobić pewne ważne lekcje. I z dumą muszę powiedzieć, że jestem z siebie dumna, że przeżyłam, że te lekcje odrobiłam i nagrodą za te najtrudniejsze doświadczenia mojego życia jest piękne życie w przepływie z ukochaną bratnią duszą, tylko ja do tej bratniej duszy musiałam dorosnąć, bo taką duszą, jak taką osobą, jaką ja byłam 30 lat temu, to on pewnie nawet by mnie nie chciał takiej. Zresztą ja jego też wtedy bym nie chciała. My oboje dorastaliśmy do tej miłości. Czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź? Nie wiem, czy to dobre słowo, to jest najpiękniejsza odpowiedź. Ja też chciałam cię zapytać na koniec i oczywiście zapytać o warsztaty, ale też chciałam cię zapytać, i tu cię zaskoczę, Dominika pyta, ciekawa jestem, jak pani dba o urodę, bo jest taka piękna. No to teraz mów, jak dbasz o urodę, ale ktoś mi to napisał, że ja tak będę wyglądała za 30 lat i ja też o tym myślę, nie, nawet nie 30, bo ja mam 45, ale ja cały czas o tym myślę gdzieś z tyłu głowy, jak ja się cieszę, że ja mam tyle czasu jeszcze do przeżycia i że ja będę tak wyglądać w ogóle, też mam to, słuchajcie, też to biorę dla siebie. No ale proszę odpowiedzieć, Ewcia, teraz proszę odpowiedzieć, jak ty dbasz o urodę, że jesteś taka piękna? Ja praktykuję ćwiczenia oddechowe od mojej pierwszej sesji rebirthingu, pierwszej sesji oddechowej, no to miałam 30 kilka lat. Czyli ja zaczynam mój dzień od stretchingu, od jogi, od ćwiczeń oddechowych, używam kostki lodu, żeby sobie gębę smarować i robię to. I robię to pod brudek i tak rośnie. Więc wiesz, na ogół chodzę bez makijażu, jako joginka do oczu używam henne, to co w Indiach kobiety używają, czyli węgiel,
taki. I generalnie. Jaki węgiel? Jaki węgiel? Węgiel, wiesz, no węgiel taki do oczu, bo w Indiach kobiety używają. Pokażę ci, zrobię ci zdjęcie, jak skończymy rozmawiać. Wkładasz sobie węgiel tam? Tak, tak. To są takie sztyfty węglowe, które w Indiach kobiety, ponieważ słońce jest bardzo ostre i zapalenie spojówek jest bardzo częste, zresztą dzieciom też, kadżal to się nazywa, taki węgielny ołówek z węgla, który wkładasz do oczu. No więc kadżal do oczu, proszę bardzo, holistyczne terapie domowe wiedzą. Więc kadżal do oczu używam, bo makijażu nie lubię robić. Słuchajcie, no nie wiem, zmęczenie materiału, no starzeje się, tu wisi, tam, ale ja się tym nie przejmuję, ja kocham to, że to ciało, które ciągle jeszcze jest sprawne. Chodzimy codziennie na kijkach 10 tysięcy kroków, bardzo siebie tego pilnuję. Jeździmy na rowerze, na nartach już nie jeżdżę, bo miałam bardzo trudną kontuzję. Myślę, że moim sekretem jest to, że ja naprawdę nie traktuję siebie poważnie, ani tego ciała, ani tego wyglądu i generalnie mam to w nosie, natomiast poważnie traktuję moją duszę. Poważnie traktuje ludzi, poważnie traktuje relacje, ale sobą się naprawdę nie przejmuje, więc nie ostrzykuję się, na masaż kobido chodzę, bo uwielbiam. No i tyle. Life is simple, życie jest bardzo proste. No i teraz powiedz mi, gdzie ciebie można spotkać? Ja wybieram się, kochani, tutaj, tak? Ja jestem tutaj. Wow. Tak. Dobrze. Bo już powiedziałam, żeś mnie zapisała, ale czy można gdzieś, bo tutaj są różne twoje spotkania z tobą. W tym roku są tylko dwa, te dwa, które pokazałaś. Jedno jest weekendowe, a drugie jest siedmiodniowe, bo ja naprawdę już coraz mniej prowadzę warsztatów. Live'ów, jak sama powiedziałaś, nie robię. Na prośbę czasami moich czytelników. On też jedzie. On, Daniel się tu pisał, ale on też jedzie. No to fajnie, bo mój Michael też jedzie. Polubią się panowie na pewno. Tak, tak. Ale są tu miejsca jeszcze w ogóle? Tak, miejsc tutaj jest jeszcze około 12 na ten moment zostało. Ja taki wyjazd antystresowy pod hasłem wypoczynek w zabytkach w pięknym pałacu właśnie pod Częstochową robię to raz w roku. Na wiosnę, raz w roku latem w sierpniu robię tygodniowy wyjazd, ale już panowie nie mogą przyjechać, wybaczcie panowie, to właśnie to, Kręgi Kobiet, pod hasłem Chodź do Kręgu, któraś z uczestniczek, która zrobiła to piękne to zdjęcie, więc większość tych zajęć odbywa się na zewnątrz i od czasu do czasu zwierzę wam się w Warszawie, robię takie jednodniówki, takie jednodniowe, otwarte spotkania. I w marcu będzie temat poczucie własnej wartości, więc jak chcecie ze mną spędzić jeden dzień, to jest chyba 16 marca. A później w czerwcu w okolicach Dnia Dziecka lubię zrobić warsztat wewnętrzne dziecko, więc to na pewno się odbędzie 13 czerwca. Ale to znajdziecie na mojej stronie. Powiem wam coś zabawnego. Że moja strona ewafolej.pl została porwana przez hakera, który zażądał kolosalnej sumy pieniędzy za odzyskanie tej strony, bo umieścił na tej stronie ewafolej.pl bieliznę erotyczną rozmiar XL i myślał, że ja się tym przejmę i zapłacę mu kasę, żeby to zdjąć. Ale mój webmaster odzyskał folej.com.pl i wszystko przeniósł z tamtej strony, a złodziejom nie płacimy kasy. Niech sobie ma bieliznę erotyczną. Więc tu znajdziecie wszystko, tak. W Warszawie ze dwa razy w roku ja takie rzucam hasło i zawsze wrzucam to na tą stronę, że chcecie się ze mną wyściskać, przyjść, przyjedźcie, spędzamy jeden dzień. I na ogół jest jakiś leitmotiv tego dnia i na ogół jest jakiś leitmotiv tych moich wyjazdów tygodniowych też do Kawkowa. W tym roku tematem Kawkowa,
dniowego odosobnienia dla kobiet jest bądź aniołem swojego życia. Taki jest motyw. Tutaj też jest jeszcze kilka miejsc, jak chcecie. A tu co będziemy robić? A tutaj jest weekend antystresowy, czyli temat taki, jak radzić sobie ze stresem. Taki jest parasol. Wszystko, co dotyczy zdrowia, stresu. Ja często tam w Nieznanicach robię takie warsztaty zdrowia dla kobiet, no bo co nieco w tym temacie wiem, więc chętnie się dzielę. No właśnie, kawkowo, kawka, przypadek, dobrze piszecie. No właśnie. Słuchajcie, kawkowo, kawka, przypadek. Tak, kawkowo to jest nazwa wsi, warmińskiej wsi, w środku lasów. Właścicielami są moi bliscy przyjaciele, oni mają tam 40 hektarów i stworzyli przepiękny ośrodek rozwoju osobistego, gdzie są kręgi kamienne, labirynty, gdzie nie pije się alkoholu, nie pali się papierosów, jedzenie jest wegetariańskie, obok są pola lawendowe, tam ludzie jeziora, bo to Warmia, tam ludzie przyjeżdżają, żeby być ze sobą i znaleźć ścieżkę swojej duszy, bo wiecie co, w kupie raźniej. Ja się teraz zdenerwowałam, więc proszę cię, zapisz mnie i Daniela na kwiecień, bo tu ktoś napisał, że jest tyle osób na twojej stronie, że się zawiesiła twoja strona. A ja się nie zapisałam jeszcze formalnie, więc ja się chciałam od razu formalnie zapisać. Dobrze. To pewnie wiesz, że ja zapisów nie przyjmuję, ale natychmiast wysyłam wasze dwa nazwiska do mojego biura i blokuję dla was dwa miejsca. To macie załatwione. Czy mogę ci wysłać książki, takie, które chciałabym, żebyś przeczytała? No pewnie. Dobrze, to ja ci zaraz, jak skończę, poproszę adres, wyślę ci książki, wyślę ci też te 9 dni, bo chciałabym, żebyś mi powiedziała, co o tym uważasz, ale też wyślę książki, które ostatnio wpadły mi do serca. Jak mogę ci podziękować za to, że nam siebie dałaś dzisiaj, bo tu po prostu mam takie komentarze, jakich w życiu nie miałam, ale wiedziałam, że tak będzie, więc też nie jestem tak do końca zaskoczona, ale jak możemy ci podziękować, my wszyscy, nasza społeczność, że nam podzieliłaś. Dlaczego ja tych komentarzy nie widzę? Nie wiem, ale możesz sobie, jak wyłączymy się, poczytać, ale to długo będziesz czytała, bo jest 9. Ja waszych komentarzy nie widzę. Powiem do was wszystkich, dziękuję, że się stawiliście na to spotkanie. Ja też kiedyś byłam młodą kobietą, pożegnam się z wami taką opowieścią. A miałam taką nauczycielkę, która powiedziała, powiem po angielsku, bo to rzecz miała miejsce w Ameryce, all you have to do in life is to show up. Jedyną rzeczą, którą masz w życiu do zrobienia, to się stawić. Więc ja się stawiłam, Gosia się stawiła, ty się stawiłaś, ty się stawiłeś i zobaczcie, jaką piękną godzinę spędziliśmy razem. Więc pamiętaj, jedyną rzeczą, którą masz do zrobienia, to się stawić. Staw się do życia z uśmiechem na twarzy, miłością sercu i entuzjazmem, a cała reszta będzie konsekwencją tej twojej postawy. Tak się z wami pożegnam. Bardzo ci dziękuję. Ja się nie zakochałam dzisiaj w życiu, tylko w tobie. I wzajemnością. Z wzajemnością. Jestem wzruszona, muszę kończyć, bo już się nie pozbieram. Widzimy się w drodze też. Tak. Kocham cię bardzo, Gosiu, kocham was bardzo i do was jeszcze powiem, naprawdę, jak ci jest trudno pokochać siebie, to kochaj tę osobę, która jeszcze ciebie nie umie kochać. Też się wzruszyła, bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia. Na szlaku życia. Na szlaku życia. Namaste. Thank you.